No, prawa ofiar przemocy seksualnej. To jest ważne. Przemoc gov.pl. Naklejkę z dnia wiedzielnego za tym. Policjant, który mi pomógł. Tak. Zobacz, to jest ten policjant, który jej pomógł. Jejku, jakie biedactwo. Policjant, który mi pomógł. Jejku, jejku. Czy jest jeszcze możliwość? Nie ma. Co powinnam zrobić w związku z tym, co się wydarzyło? Chciałbym imiona i nazwiska funkcjonariuszy, którzy się nie przedstawili, przyjeżdżają na interwencję. Nie przedstawić się. Jak poproszę, tak? Dobrze. A czy teraz jestem w stanie? Dzień dobry, panie komendancie. Musimy porozmawiać. Na interwencji policjanci, którzy przyjechali, no nie chcą się przedstawić, tam też nie chcą mi podać, jak się nazywają. Żeby móc złożyć zawiadomienie po pierwsze. Niech mi pan nie przerywa, dobrze? Ale ja rozmawiam z komendantem. Ja panu dzwoniłem i nagrałem całą naszą rozmowę. Bardzo dobrze. Za wszystkie rozmowy. Gdzie mam udać się, żeby sobie zrobić obducję? W związku z tym, że obducja... Gdzie? Zaraz panu napiszę. Dobrze. Uda się pan zrobić panu obducję. Dobrze. Tak, gdyby pana partnerka uniemożliwiła panu wejście do mieszkania... Stałem na pracę, nie rozmawiając. Uderzając mnie. I nikt pana nie uderza. Czemu panu pada? Jakie pana, bo mnie tam nie było. A kto tak powiedział panu, że... Policjanci. Tak powiedzieli. Tak. To ja panu puszczę na miarę teraz, dobrze? Dobra, mogę puszczyć? Ale wie pan co, jeszcze jeżdżą niesprawnym radiowozem. Zrobiłem zdjęcie, pouczyłem ich, żeby sobie wymienili żarówkę, żeby nie jechali tym radiowozem. Chcieli mnie przejechać tym radiowozem. Wszystko jest nagrywane. Skończyły się dobre czasy. Tak się ludzie nie traktują. Od tego mamy policję. To jest straż policyjna? Ja też jestem człowiekiem. Czyli mam policzkować policjantów, obywateli, bo nie robimy sobie śladów, nie zabijamy się. To do tego to jest ta policja. Policjanci nie reagują, nie pomagają. Ale słyszę, jak kłamie. Już? Nikt pana nie uderzył. Tak, tak. Może już zadzwonili do mnie, co mam mówić. Tak. No wiesz, a to jest swastykę mają sobie u siebie, nie? Tak. Na komisariacie. W ogóle white power, kurde. Co to w ogóle jest? Zobacz. Dobrze, że przynajmniej idziemy w tatę. Tutaj stoi. Policja chroni, żeby nie wszedł. No i wyskoczyła, ci wolnęła. Bo ona może. Ale ja nie wchodziłem, stoję przed drzwiami. Tylko się pytam, czy mógłbym wejść, czy coś. Nie odpowiadali. I teraz ich tam kłamie, a oni później co robią? Ale masz to nagrane, to jest na ujęciu. A teraz policja przed chwilą mówi, że nie można, nie? Nie mamy. Zagranie, pozwolę sobie z prezesem, żeby wyjść. Chyba, że pan nie chce. Panie komendancie, to jest prezes stowarzyszenia, który to wszystko widział. Widział tych policjantów, którzy próbowali mnie przejechać tym radiowozem. Tam nie ma chodników. Ja ich tylko pouczałem. Panowie macie żartkę, czemu nie reagujecie, nie wymieniacie? Oni se na komendzie zmienią. To raz. Drugie, bije mnie Marta. Na ich oczach. To oni są gwarantem, prawda? Żeby do tego nie dochodziło. Dzwonię i mówię. Później idą se z nią, rozmawiają, zamykają się, więc ja poszłem, zakończyli jakieś czynności, chyba tak? Niech pan zobaczy, panie komendancie, żeby nie był głowidołosłowny. No to pan, który tutaj siedzi, to pan policja zareagował. Policja matki, która porywa dzieci. Gdzie mogę wejść?
Pan kto mnie bije? Jak pan bije? Nagrało się czy nie? Później się zamykają. No, a ten pan co mówi? To jest policjant. Bo już słyszał przecież. Ja ten materiał opublikuję dzisiaj w telewizji. Albo pan coś z tym zrobi i naradzają się. Później odchodzą, jeszcze raz wchodzą. Ja się nie mogę dzieci zapytać, czy chcą ze mną iść. To oni mi uniemożliwiają. Ci w mundurach. Robią to z premedytacją i celowo. Czy to pan Krasoń trzyma łapę na tym? Jeszcze policja mówi, że to kobieta może bić, tak? To takie mamy prawo? No tutaj, że co? Uderzy mnie w splot słoneczny. I co? Nie mam obdukcji. Ja się udam. Ja wam zrobię tą obdukcję. Ja wam zrobię. Bo sprawców, po co jest ta policja? Dla porządku tam czy nie? Czy mam to dać dokumenty główne dzisiaj? Czy mam wezwać kontrolę na tych dwóch obywateli, żeby ich zatrzymał prokurator? Nie dopełniają swoich obowiązków. I jeszcze mają chronić obywateli, a nie przestępcy. Proszę? Mają chronić obywateli podczas interwencji. A dlaczego tego nie robią? Tylko do tego patrzą na to biernie, jakby mogli to mieli pałami dali, tak? Za to, że odgrywają się za film z Katowic? Panie komendancie, rozmawialiśmy dzisiaj. Puszczę pańskie nagrania, jak pan chce. Czy mam wyciągnąć konsekwencje w stosunku do pana, że pan jako ich przełożony nie dopełnia obowiązków? Wie pan o tym, co się dzisiaj wydarzyło? Nie wie pan? A nie tam. Panie pan do mnie wyjdzie, bo moja mowa była przesiąkła do nas do tego. Nie, sam nie idę. No to proszę, niech pan wyjdzie do nas, proszę bardzo. Ja chciałbym poznać nazwiska tych dwóch policjantów, którzy byli tam na patrolu. Bo to tak wygląda, panie komendancie, to wy mi uniemożliwiacie nawet zapytanie się własnych dzieci. Fałszujecie później dokumenty. Ja mówię dlatego w liczbie mnogiej, bo pan reprezentuje tutaj policję. Ale panie, już to wiesz, panu mówiłem, panu powiedział, to zrobić to zbyt emocjonalnie, proszę mi wiedzieć. No tak nie jest, jak pan... No ale uderzyła czy nie? Widział pan film? Ale proszę pana, ale co pan podnosi? Dlaczego policja mówi? Pana, ale dlaczego pan teraz podnosi w ogóle głos? Rozumiem, spokojnie pan podnosi głos. Dlaczego? Dobrze, porozmawiamy spokojnie. Mają się rozmawiać. Stanowi. Niech pan patrzy. To jest kolejny. Bo jestem oburzony. Podnoszę głos, bo jestem oburzony postępowaniem policji, proszę pana. Dobrze, ale na razie... Dobrze, ale... Rozmawiamy spokojnie. No słyszał pan przed chwilą. Jestem oburzony tym, co policja mówi. Jeżeli policja przez radio, tak? Czy policjanci teraz mówią nieprawdę? Jeżeli tak w kółko będziemy żyć w tej nieprawdzie, to przecież my nigdy dzieci nie zobaczymy, no. W ten sposób. Ja już mówiłem, ja to widziałem, więc wiem o czym... Przejeżdżają mnie radiowozy. Wiem o czym pan tutaj... A gdyby nie było nagrania? To co, to policjanci by dostarczali nieprawdę? Ale, wszystko by zostało zatuszowane i koniec, nie? Koniec po prostu by było. Bez dyskusji. Pana, to pan komendant jest zadany człowiek. My mówimy w ogóle teraz o czym innym. Ja mówię jeszcze raz, proszę zrobić jedną rzecz. Sytuacja jest też... Pan to nagrywa? Nie. Ja chcę wiedzieć. Nie, jest pan na żywo w naszej telewizji. Proszę? Jest pan na żywo w naszej telewizji. W jakiej telewizji? A to proszę, jeżeli tutaj rozmawiamy o teraz sytuacji, która jest, to... Proszę. Ale jest... co, znowu będziemy to tuszować wszystko, nie, że policja kłamie i tak dalej? Proszę pana, nie chodzi o tuszowanie żadnych spraw, o czym w ogóle pan tutaj... Zrób to.